Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Słońce jest odpowiedzialne też niestety za choroby skóry, za przebarwienia, za to, że skóra nie wygląda tak młodo, jak mogłoby wyglądać, jeśli zbyt mocno eksponujemy się na słońce. Szybciej traci jędrność, szybciej pojawiają się zmarszczki, koloryt nie jest równomierny, no i pojawiają się różnego rodzaju, mogą pojawiać się dermatozy, no ale przede wszystkim też nowotwory. Jakby to jest główne zagrożenie i faktycznie nowotwory są bardzo powszechne, się stają te nowotwory skóry. Jakby rocznie zapadalność na nowotwory skóry to już się liczy w milionach, a jakieś 300 tysięcy osób rocznie średnio choruje na czerniaka, czyli tego najgorszego, powiedzmy, z nowotworów skóry. Więc jakby słońce jak dla mnie tak, ale z głową, rozsądkiem, no powinniśmy znaleźć w tym jakiś zdrowy balans. Wiesz, tak żeby w 100% chronić się przed słońcem i promieniowaniem nie da się. Jakby w takim, wiesz, scenariuszu normalnym, powiedzmy, i który jesteśmy w stanie, który każdy z nas jest w stanie zrealizować, no to nie ma takich opcji, żeby się w 100% ochronić. I zresztą nie wiem, czy przeżyłaś takie wakacje, ale nawet osoby, które, wiesz, mają bardzo jasną skórę, niski fototyp, który bardzo szybko reaguje na słońce i łapie zaczerwienienie, to nawet, wiesz, takie osoby się opalają mimo używania najwyższych filtrów, reaplikacji sumiennej, a więc tutaj to słońce i tak nas w jakiś sposób gdzieś tam muśnie. Myślę, że tego akurat nie należy się jakoś szczególnie obawiać, bo też bym nie chciała tutaj siać jakieś paniki przed słońcem, bo myślę, że nie ma sensu tego robić, bo ono jest nam po prostu też potrzebne do życia, dlatego żebyśmy byli uśmiechnięci, szczęśliwi, a jak będziemy, wiesz, chodzić w skafandrach i mieszczać się, wiesz, od jednego drzewka do drugiego, to też nie będzie dla nas przyjemne, więc lepiej mieć jakiś tam luz, po prostu aplikować kremy wtedy, kiedy trzeba, i będzie dobrze. Z badań wynika, że jakby w ciągu swojego życia doznamy dwóch takich poparzeń mocnych, posłonecznych, no to o połowę zwiększamy swoje ryzyko zachorowalności na nowotwór, więc jakby naprawdę to, jakby tutaj nie ma żartów, nie? Warto gdzieś tam spędzać czas w cieniu, reaplikować filtry, zawsze jak wyjdziemy z wody, reaplikować ten filtr, nawet jeśli jest wodoodporny, bo wiesz, zawsze sobie gdzieś tam zetrzemy, też inaczej może gdzieś tam słona woda działać, chociaż widziałam w zeszłym roku filtry, które miały na przodzie opakowania zapis, że są wodoodporne i również nadają się do słonej wody, więc jakby ta sól też ich nie rusza. Więc pojawiają się coraz gdzieś tam ciekawsze preparaty pod tym kątem, więc no warto się po prostu gdzieś tam zabezpieczyć. Nawet jak się, wiesz, gdzieś tam lubi słońce, nie jest się w stanie z tego zrezygnować, no to maksimum gdzieś tam ochronę. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.